Hej, hej, witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejszy film będzie nietypowy, ponieważ zrobimy unboxing. Późno, bo późno, ale w końcu dotarła do mnie przesyłka z kolekcjonerską edycją gry Little Nightmares 2. Niektórzy z Was pewnie wiedzą, że jedynka bardzo mi się podobała, więc nie mogłem się oprzeć i kupiłem po prostu wersję kolekcjonerską drugiej części. Jeśli spodoba Ci się ten film, pamiętaj, by zostawić pod nim łapkę w górę, a ja już nie przedłużam i lecimy. Po otwarciu pudełka widzimy małe opakowanie z całą zawartością kolekcjonerki. Starałem się to delikatnie otworzyć nożem, żeby tego nie uszkodzić. Całe pudełko zostało zrobione na styl starego telewizora, który mega będzie pasował do tej gry. A w pudełku znajdziemy steelbooka, który został naprawdę dobrze wykonany, ale miałem problemy, żeby go otworzyć. A w tym steelbooku oczywiście znajduje się płyta z całą grą. Znajdziemy tam też tło do tego opakowania. Oraz oczywiście grę. Jest to wersja na PC, a konkretnie na Steama. Kod został zapisany na karcie oraz został też przykryty zdrapką. W pudełku mamy też naklejki. Oraz artbooka. Ale to, co naprawdę mnie przekonało do zakupu tej kolekcjonerki, to figurka. Jest ona dużo mniejsza niż się spodziewałem, ale po chwili zastanowienia myślę, że gdyby ona była większa, to bardzo odebrałoby to klimatowi tego, jaka jest ta gra, jaka jest ta figurka. Ale mogę powiedzieć, że została ona naprawdę bardzo, bardzo dobrze wykonana. Mam wrażenie, że była malowana ręcznie, a cała ta figurka przedstawia Mono, czyli jedną z głównych postaci Little Nightmares 2, próbującego wyciągnąć Six, który był główną postacią, albo która była główną postacią w pierwszej części gry, z telewizora, który próbuje ją wciągnąć do środka, czy tam jego do środka, nie wiem. Cała ta edycja kosztowała mnie około 280 zł z przesyłką, z tym, że to szło z zagranicy, było z innego sklepu niż tam jakieś, wiecie, X-komy i tak dalej, dlatego
wyszło tak drogo. Normalnie ona kosztowała chyba 230 czy 240 zł wysyłką, więc jest różnica jednak. Szła do mnie z Danii, dlatego dotarła do mnie dopiero 16 lutego, gdzie premiera gry była 11 lutego. Ale czy ta gra to będzie sequel, czy to będzie prequel, tego nie wiem. Ale tego się dowiemy wszyscy razem, bo będę nagrywał odcinki z tej gry. Wiem, że już internet jest cały zasypany jakimiś kompilacjami walk z bossami, zakończeniami i tak dalej, ale ja i tak to przejdę, a wiem, że wy się dobrze bawiliście oglądając u mnie jedynkę, więc jeżeli ciekawicie, jak ta gra będzie wyglądała, to zapraszam do zasubskrybowania kanału. No i co, z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeżeli tak, to pamiętaj, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybować dzwoneczkiem i zostaw komentarz. Nie wiem, napisz coś tam, jakieś głupoty. Ja ci odpiszę jakieś głupoty, dobra? No, to dzięki. Na razie. Bajo jajo.